dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie wykorzystania w spocie Prawa i Sprawiedliwości symbolu Auschwitz. Powiemy o modernizacji lodowiska, poinformujemy o centrum diagnostycznym w Oświęcimskim Szpitalu, porozmawiamy o 18 urodzinach Dziennego Domu Pomocy, zobaczymy, jak bawiliśmy się podczas ekomajówki, a także zaprosimy na alternatywną scenę MDSM. Rada Miasta na wniosek prezydenta Janusza Chwieruta na ostatniej sesji podjęła uchwałę, w której wyraża swój zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec skandalicznego wykorzystania przez partię Prawo i Sprawiedliwość w politycznym spocie reklamowym symbolu Auschwitz oraz pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego w byłym nazistowskim niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz. Rada zażądała od partii Prawo i Sprawiedliwość natychmiastowego zaprzestania publikacji spotów w przestrzeni publicznej. Za przyjęciem tego stanowiska opowiedziało się 13 radnych. 4 nie wzięło udziału w głosowaniu, 4 było nieobecnych. Uchwałę skierował pod obrady prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Stanowisko Rady Miasta Oświęcim dotyczące użycia symbolu Auschwitz, miejsca największej tragedii w dziejach ludzkości, w politycznym spocie reklamowym partii Prawo i Sprawiedliwość. Rada Miasta Oświęcim wyraża zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec skandalicznego wykorzystania przez partię Prawo i Sprawiedliwość w politycznym spocie reklamowym symbolu Auschwitz oraz pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego w byłym nazistowskim niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz. Świadczy to o braku przyzwoitości i upadku zasad moralnych autorów spotu. Auschwitz jest symbolem nienawiści i pogardy do drugiego człowieka. To miejsce wymaga ciszy, zadumy i spokoju. Powinno być otoczone czcią i szacunkiem. Tragedia ponad miliona ludzkich istnień nie może być wykorzystywana do osiągania jakichkolwiek politycznych celów godzących w pamięć ofiar i ich rodzin. Jesteśmy oburzeni tak cynicznym i instrumentalnym wykorzystaniem symbolu największej zbrodni w dziejach ludzkości. Pamięć o ofiarach Auschwitz powinna nas łączyć, a nie dzielić. Oświęcim jako miasto pokoju działa na rzecz edukacji pokojowej, tolerancji i poszanowania innych. Żądamy od partii Prawo i Sprawiedliwość natychmiastowego zaprzestania publikacji spotu w przestrzeni publicznej. Przed halą lodową historyczny moment. Blisko 60-letni obiekt ma szansę na zmianę wizerunku. Miasto wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w Katowicach ogłosiło konkurs na koncepcję jego przebudowy i rozbudowy. Zwycięską pracę poznamy w przyszłym roku. Jej autor obok nagrody w wysokości 50 tysięcy złotych otrzyma też zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu przebudowy obiektu. Na jego przygotowanie będzie czas do połowy 2025 roku. Wykonanie projektu przygotowuje nas do kolejnego etapu, jakim jest już wchodzenie w realizację inwestycji. Ale żeby ta realizacja inwestycji nastąpiła, musimy pozyskać określone fundusze finansowe, czy to własne, czy to zewnętrzne. Dlatego niezbędny nam jest właśnie projekt. Jaki tak naprawdę ten obiekt lodowiska oświęcimskiego ma być? Tak naprawdę on moim zdaniem powinien spełniać zarówno oczekiwania i kibiców, ale też powinien spełniać oczekiwania i sportowców, i być na miarę XXI wieku. Podobnych obiektów coraz więcej powstaje w kraju, ale też chcielibyśmy, żeby ten obiekt był też na miarę obiektu takie, jakie są w Europie, które ma z jednej strony właśnie ten aspekt funkcjonalności, różnego rodzaju oferty i wykorzystania tego obiektu. Więc chcemy, żeby ten obiekt był dalej symbolem, wizytówką naszego miasta i ten proces, który rozpoczynamy, wierzę, że będziemy kontynuować w następnej kadencji i chcę, by w następnej kadencji już rozpocząć prace budowlane. Według przyjętych założeń przebudowane zostaną zarówno trybuny, jak i całe zaplecze sportowe, korytarze i strefa kibica. Widownia będzie przygotowana dla minimum 3000 osób. Przewiduje się też miejsce dla punktów gastronomicznych. Hala lodowa ma być udostępniona dla osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie ma powstać parking na około 300 miejsc parkingowych dla samochodów i autokarów. Obok planowana jest nowa, pełnowymiarowa tafla treningowa z 300 miejscami dla widzów, która zgodnie z wytycznymi ma być wybudowana w pierwszej kolejności, aby zapewnić ciągłość szkolenia na czas inwestycji. Podstawą jednak jest funkcjonowanie tutaj
dyscyplin sportowych, takich właśnie jak hokej czy łyżwiarstwo figurowe. I dlatego musimy w pierwszym rzędzie wykonać taflę rezerwową. To jest jak gdyby wymóg właśnie, który jest stawiany też projektantom, żeby wykonać taflę rezerwową, która będzie miała też skromną, bo czysto osobową widownię, ale będzie możliwość rozgrywania zawodów na poziomie czy juniorskim, a może i nawet seniorskim, bo oczywiście ta tafla będzie spełniała kryteria, które są niezbędne do rozgrywania meczów hokejowych, innych zawodów w łyżwiarstwie figurowym także. Więc to jest pierwszy warunek, który musi być spełniony, dlatego że następnym dopiero będzie modernizacja części głównej obecnego dzisiaj lodowiska, więc ten obiekt zyska też pod względem architektonicznym, pod względem funkcjonalności właśnie, ale podstawą jest to, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie właśnie dyscyplin, sekcji sportowych, klubów, bo przecież ten obiekt bez tych klubów, bez tych zawodników byłby jak gdyby bez sensu, więc my musimy zabezpieczyć to funkcjonowanie i dlatego między innymi też podpisaliśmy w tym tygodniu umowę z Oświęcimskim Sportem na finansowanie sekcji tutaj klubu sportowego, który prowadzi drużynę hokejową Unia Oświęcim. W następnych rozgrywkach w rundzie jesiennej zabezpieczyliśmy kwotę 550 tysięcy na dofinansowanie właśnie tejże drużyny i wierzę w to, że podobnie jak w ostatnim sezonie, czy w ostatnich sezonach, oświęcimska drużyna Unii Oświęcim będzie walczyła o najwyższe tytuły. Ostatnio zdobyliśmy medal brązowy, poprzednio medal srebrny, więc wierzę w to, że może powalczymy o najwyższe trofea. Życzę tego zawodnikom, życzę to klubowi, a naszą rolą jest to właśnie, żeby stwarzać dobre warunki do uprawiania dyscyplin, zarówno w hokeju, jak i w łyżwiarstwie figurowym, żeby ta dyscyplina, która jest tak naprawdę symbolem i marką naszego miasta, była naszą dumą, bo jest i wierzę w to, że tak dalej będzie. Na przygotowanie konkursu, nagrody oraz dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim miasto zabezpieczyło 2,5 miliona złotych. O ogromnym zainteresowaniu konkursem przebudowy lodowiska w Oświęcimiu świadczy fakt, że zgłosiło się do niego aż 61 firm projektowych. Od maja pracownie badań diagnostycznych w Oświęcimskim Szpitalu Powiatowym są w jednym miejscu. Niedawno zakończyła się budowa budynku o powierzchni 500 m kwadratowych, w którym są pracownie RTG, USG, badań mammograficznych i endoskopowych, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz punkt pobrań analitycznych. Ma to wpłynąć na udogodnienie i na lepszą obsługę, lepszą jakość wykonywania usług diagnostycznych dla pacjenta. I taka była myśl przewodnia, żeby takie centrum powstało, dlatego że do chwili, gdy tego centrum nie było, wszystkie te urządzenia diagnostyczne i pracownie mieliśmy rozsiane na terenie szpitala i było to utrudnienie dla pacjenta, który musiał biegać po piętrach, żeby zrobić sobie RTG, żeby zrobić sobie USG na innym piętrze, endoskopię, poboru krwi był w innej lokalizacji, w innym budynku. Tutaj mamy wszystko skupione w jednym miejscu. Centrum diagnostyczne jest zlokalizowane w zasadzie na parterze w bardzo bliskiej odległości od SOR-u, od izby przyjęć. A to też była taka kolejna, że tak się wyrażę, myśl przewodnia, żeby pacjent, który przyjeżdża do nas na SOR, bo oczywiście tam robimy bezpośrednio diagnostykę pacjenta, miał bardzo szybką tą diagnostykę i nie tracił czasu na dojazdy i na szukanie różnych pracowni w różnych miejscach tego szpitala. Nowa część jest połączona ze szpitalem, szpitalnym oddziałem ratunkowym i oddziałem obserwacji. Jest też rejestracja dla pacjentów i poczekalnia. Centrum też jest zlokalizowane, jest połączone z pozostałymi budynkami, bo jak Państwo wiecie, nasza infrastruktura jest troszeczkę rozproszona, jest połączone przewiązką, przewiązką można się dostać z budynku, gdzie jest oddział numer 2, oddział neurologii, kardiologii. Możemy się dostać przewiązką do windy i tą windą zjechać do centrum diagnostycznego. Z kolei zaś budynek główny jest połączony z centrum poprzez hol główny. Też wszyscy pacjenci, którzy są hospitalizowani, a mają diagnostykę, mogą zjechać windą. Personel zjeżdża z tymi pacjentami windą, dojeżdża do centrum diagnostycznego, robimy diagnostykę, pacjenci wracają z powrotem do siebie. Pacjent zewnętrzny, AOS-owy, czyli taki pacjent, który ma skierowanie na badania, nie jest hospitalizowany.
hospitalizowany przez hol główny, jak również tutaj z bocznym wejściem, może wyjść do diagnostyki, zrobić tą diagnostykę szybko. Budowa nowego centrum kosztowała blisko 7,5 miliona złotych, z tego 3 miliony złotych przeznaczył powiat oświęcimski. 2,4 miliona złotych pochodziło z funduszy rządowych oraz ponad 2 miliony złotych z własnego budżetu wyłożył szpital. Miasto Oświęcim, podobnie jak inne samorządy ziemi oświęcimskiej, wsparło zakup nowoczesnego mamograficznego aparatu cyfrowego. Dzienny Dom Pomocy i działające przy nim Stowarzyszenie Pokolenia świętowało 18-lecie działalności. Przez cały czas ośrodek się rozwijał, to zarówno zewnętrznie, bo mamy piękną nową elewację estetyczną, uporządkowany ogród, mamy dobudowane nowe skrzydło, dzięki czemu mogliśmy rozwinąć też bazę naszą ofertę dla osób starszych. Mamy nowe pracownie, dzięki temu możemy organizować bardziej atrakcyjne zajęcia dla seniorów, ale rozbudowa też pozwoliła nam poszerzyć naszą ofertę i objąć pomocą osoby ze szczególnymi potrzebami opiekuńczymi, z chorobą Alzheimera oraz innymi formami demencji. Także taką ofertę możemy świadczyć od 3 lat. Obecnie ośrodek ma 90 miejsc. Jest przeznaczony dla mieszkańców Oświęcimia w wieku 60+, zarówno tych aktywnych seniorów, jak i tych, którzy wymagają trochę wsparcia w tych codziennych czynnościach życiowych. DPP jest placówką miejską, zajmuje się wsparciem osób starszych, które mogą tam realizować pasje, dzielić się pomysłami, przekazywać swoją pozytywną energię. Jest mi tu bardzo, bardzo dobrze. Jest ciekawie, są wszystkie takie ćwiczenia, zajęcia takie. Jedzenie wspaniałe. Kierownictwo, opiekunki, bardzo, bardzo fajne. Mamy właśnie tutaj imprezy, w tej chwili na przykład tam śpiewają, jest kolega, który przychodzi, jest muzykiem i różne piosenki, no i mamy różne gimnastyki, przede wszystkim też jeszcze rehabilitacja jest. Można korzystać z rehabilitacji w ogóle z różnych zabiegów takich. Jest tutaj mój drugi dom, dzień mam wypełniony, mianowicie na plastyce zajęcie, malowanie, przedstawienia, wyjazdy, zdobywanie nagród. Zawsze jakieś tam spotkania i w karty pogra się i jakieś inne gry. Także zachęcam wszystkich, którzy są seniorami, a ja tym bardziej jak samotni, nawet małżeństwa seniorskie też tutaj przychodzą. Spędzą z nami bardzo przyjemnie czas. Dzięki rozbudowie obiektu w Dziennym Domu Pomocy opiekę znajdują również osoby cierpiące na demencję, w tym chorobę Alzheimera. Fachowa pomoc pozwala im na godne funkcjonowanie, a rodzinom daje wzmocnienie kompetencji i siłę do sprawowania dalszej opieki nad bliskimi. Piękna pogoda, urokliwe miejsce i atrakcyjna oferta spędzenia czasu to gotowa recepta na udaną imprezę plenerową. Tak też było w minioną sobotę w Parku Miejskim, w którym odbywała się kolejna ekomajówka. Oświęcimianie zjawili się tłumnie i dobrze się bawili, biorąc udział w przygotowanych przez m.in. miejskie spółki grach, quizach czy konkursach. Wspólnie też sprzątali drugą, nieurządzoną jeszcze część parku. Wielu wracało do domów nie tylko z nagrodami, ale też z sadzonkami kwiatów, które otrzymali za zużyty sprzęt domowy. Sporo emocji było na stoisku Owady i Spółka. A najmłodsi mogli zapoznać się z tajemniczym światem bezkręgowców. Dla nich przygotowano też spektakl teatralny o tematyce ekologicznej. Zainteresowani mogli zapytać o program Czyste Powietrze i jak pozyskać dotacje na wymianę pieca czy termomodernizację budynku. Za tydzień 9 czerwca zapraszamy do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży na alternatywną scenę MDSM. O godzinie 18 w ramach Salonu Wolnej Sztuki odbędzie się antywernisaż Bartka Micińskiego, który przedstawi swoje cyfrowe obrazy oraz opowie, jak łączy malarstwo z obrazowaniem cyfrowym i muzyką. O godzinie 19 zaplanowano koncerty w ogrodzie MDSM. Na scenie zjawią się Ostrożnie, Merto oraz Zachwyt. Wstęp wolny, zapraszamy.